krótkiej takiej konferencji chciałbym razem z wami wejść w te rekolekcje poza jeszcze dzisiaj mszą świętą. Słuchajcie, chciałem powiedzieć króciutko o mnie, żebyście wiedzieli właśnie z kim macie do czynienia dzisiaj. Ja pochodzę z takiej małej miejscowości, powiatowego miasta w Wielkopolsce, nazywa się Wolsztyn. Tam się wychowałem, po szkole średniej wyjechałem do Poznania, tam skończyłem studia na Politechnice Poznańskiej, z wykształcenia jestem inżynierem. No i to też chciałem powiedzieć trochę, wiecie, że ja tak nie umiem mówić, ja dosyć jestem w wypowiedziach, no właśnie, taki techniczny, krótki, nie? Ale jest Polibuda, tak? Kto jest z Polibudy? No, moi ludzie, super, dobra, więc wiecie, no nie jestem erudytą, super, więc proszę was, wybaczcie. W 2008 roku, tak to nazywam, przeżyłem swoje takie pierwsze nawrócenie. Wierzę, że spotkałem Pana Jezusa na swojej drodze. Pomimo tego, że ja pochodzę z takiej pięknej, chrześcijańskiej, katolickiej rodziny, wiara była od małego, ale ja miałem taką wiarę religijną, tradycyjną. Żywa wiara przyszła w 2008 roku. Co jest z przełomem i tam się wszystko wtedy zaczęło. W 2008 roku, jeszcze pracując, proszę Pana Boga o powołanie. To wszystko się dzieje bardzo szybko. Kilka miesięcy kończę pracę zawodową, bo już pracowałem wtedy. Podejmuję decyzję, że wstępuję do seminarium i od 2014 roku jestem księdzem. Mam teraz 37 lat. Tak króciutko o mnie. Pracuję w Poznaniu, przy Politechnice Poznańskiej, w Duszpasterstwie Akademickim Świętego Rocha. I słuchajcie, krótko teraz na temat tego, co tu będzie się działo i co chciałbym zaproponować. Chciałbym krótko powiedzieć o rekolekcjach, o słowie rekolekcje i co się za nim kryje i co się dla nas tam otwiera. Czyli kiedy ja to zauważyłem w swoim życiu, to zawsze kocham przestrzeń rekolekcji. Ja też przyjeżdżam tutaj na swoje rekolekcje. Chciałbym razem z wami je odbyć, przeżyć. Polskie słowo rekolekcje zawiera łacińskie słowa, tak powiem, które wyjaśniają, co tu ma się zadziać. Dwa słowa. Odrzucamy przedrostek, re, zostaje słowo kolekcje. I tam jedno słowo kolere, co oznacza uprawianie ziemi, uprawianie gleby. Więc rekolekcje to jest ponowne uprawianie gleby swojego serca, wnętrza, życia duchowego, które być może zostało zaniedbane, może tam się pojawiły chwasty, jest zachwaszczone. Przychodzimy do Pana Boga i mówimy: Boże, chciałbym nad tym się znowu z Tobą pochylić i z Tobą to przemienić. Daj mi narzędzia, daj mi siłę, wskaż mi, co ja mam robić. Bo chcę uprawiać glebę mojego serca, żeby ta gleba stała się ogrodem, jak mówią mistycy, zwłaszcza hiszpańscy mistycy. Teresa, jutro Jan od Krzyża będzie wspominany. Pytanie już teraz, już pytanie dzisiaj i taka robota do domu. Gdzie czujesz, że jest nieużytek w twoim życiu? Gdzie są chwasty? Gdzie są korzenie tych chwastów? Trzeba z tym przyjść do Pana Boga i powiedzieć: Boże, pomóż mi to wyrwać, uporządkować, aby to się przerodziło w ogród. Kolere. Rekolere. Rekolekcje. Drugie słowo to słowo kolekcjo. Znowu, kolekcjo. Rekolekcjo. Kolekcjo znaczy kolekcjonowanie, zbieranie tego, co nam się w życiu gdzieś, to, co nam się w życiu rozsypało. Więc chodzi o to, żeby to na nowo pozbierać. I znowu pytanie i robota do domu. Co ci się w życiu rozsypało? Co wymaga pozbierania? Widzicie, co tu się ma zadziać w rekolekcje? To jest święty czas, który dostajemy. 3 dni, pełne 3 dni. To nie ma być tylko wieczorna msza święta czy nabożeństwo i jakaś nauka, ale to mają być 3 pełne dni, kiedy my właśnie z Panem Bogiem robimy to, co przed chwilą powiedziałem. Zapraszamy Go, obserwujemy, przyglądamy się, bierzemy jakieś narzędzia do ręki i zaczyna się praca z Bogiem,
aby dokonało się uprawianie ziemi, która nas poprowadzi ku kwitnącemu ogrodowi lub pozbieranie tego w nową całość. Żeby po tych rekolekcjach doświadczyć tego, jestem zbudowany, jestem pozbierany, jestem odnowiony, przemieniony przez Niego. Proszę pomyślcie, wejdźmy w ten czas, wykorzystajmy go naprawdę dobrze. Ja zawsze uważam, że czas rekolekcji to jest cudowny, święty czas, w którym warto się zatrzymać, pewne rzeczy może troszeczkę się uda odsunąć z naszej codzienności i zrobić trochę miejsca na refleksję, modlitwę, przyjście tutaj. I to tyle na dzisiaj. Taka krótka wprowadzająca konferencja. Bardzo się cieszę, że mogę tu razem z wami być i idźmy w te rekolekcje odważnie, ale też bardzo uważnie, prosząc Boga o światło i o moc.